Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. Von Vers 17 bis 34. Od 17 wiersza do końca. 1 Koryntian 11, od 17 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, by wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje dla was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Der Abschnitt, den wir gelesen haben, ist ja vielen von uns bekannt. Ten urywek, który przeczytaliśmy, wielu z nas dobrze zna. Er enthält eine nähere Angabe zu dem Zusammenkommen zum Brotbrechen. On zawiera wskazówki dotyczące zgromadzania się na łamanie chleba. Wir feiern das Mahl des Herrn. Świętujemy wieczerzę pańską. Wenn der Apostel Paulus hier über diesen hohen Gegenstand spricht, gdy apostoł Paweł mówi tutaj o tym wielkim przedmiocie, dann muss er die Gläubigen in Korinth erstmal auf einen Missstand aufmerksam machen. To najpierw musi wskazać Koryntianom pewien błąd czy pewne zły stan. Am Anfang des 11. Kapitels hatte er sie gelobt. Na początku 11. wiersza on ich pochwalił. Er hat gesagt, Vers 2, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Drugi wiersz czytamy: a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Er hatte ja die Korinther im Wort Gottes unterwiesen. On pouczał Koryntian w Słowie Bożym. Und ihnen die Gedanken Gottes vorgestellt. I przedstawiał im myśli Boże. Aber jetzt muss er in Vers 17 ihnen zeigen, ale teraz w 17. wierszu musi im pokazać, dass es Dinge in Korinth gibt, weshalb er sie nicht loben kann. Że są rzeczy w Koryncie, z powodu których on ich nie może chwalić. Er schreibt: indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Czytamy:
Nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Was war denn eingetreten in Korinth? Cóż więc się zdarzyło w Koryncie? Es heißt, denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. Darauf ist der Apostel Paulus schon im ersten Kapitel zu sprechen gekommen. I o tym też apostoł Paweł mówił już w pierwszym rozdziale. Kapitel 1, Vers 10 sagt er. Ja. Pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. A proszę was, bracia, albo napominam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Eine wichtige Ermahnung auch für unsere Tage. Jest to bardzo ważne pouczenie również i dla nas w dzisiejszych dniach. Wie leicht kann es eintreten, dass Spaltungen unter den Gläubigen auftreten. Jakże to jest łatwe, jakże łatwo może się zdarzyć, że wśród wierzących powstaną podziały. Und wenn wir die letzten 200 Jahre ansehen, a gdy przyjrzymy czy spojrzymy na ostatnie 200 lat, wie viele Trennungen sind unter wahren Christen aufgetreten. Jakże wiele podziałów powstało pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami. Hier in diesen Versen, die der Apostel Paulus anführt, finden wir eine der Ursachen. I w tych wierszach, które są takim wprowadzeniem, też znajdujemy powód do tego. Da sagt einer, ich bin des, Vers 12, da sagt einer, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber Kephas, ich aber Christus. 12 wiersz czytamy, że mówią oni, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Sie hatten den Herrn Jesus aus den Augen verloren. Oni stracili Pana Jezusa z oczu. Und sich nach Menschen genannt. I zaczęli nazywać się według ludzkich, czy według ludzi. Die der Herr, których Pan zum Dienst unter den Gläubigen verwendet hat. Których Pan używał do służby wśród wierzących. Vielleicht gucken wir auf Menschen und vergessen den Blick auf den Herrn. Jakże łatwo jest, że my patrzymy na różnych ludzi, a zapominamy patrzeć na Pana. Er muss die Frage stellen. On musiał zadać im pytanie. Ist Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Musiał im zadać pytanie, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Sicherlich ist der Herr Jesus gekreuzigt worden. Wiemy, że to Pan Jezus został ukrzyżowany. Und sie waren auch auf den Namen des Herrn Jesus getauft. I byli również ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Aber doch nahmen sie Partei für den einen oder für den anderen. A jednak oni czynili takie partyjniactwo, szli za jednym albo za drugim. Und das wirkte sich auch bei den Zusammenkommen in Korinth aus. I to też miało oddźwięk w tych ich zgromadzeniach w Koryncie. Er sagt, es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. I mówi, muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Die Bewährten waren, ci prawdziwi to ci, solche, die an den Grundsätzen des Wortes Gottes festhielten, którzy trzymali się mocno tych zasad Słowa Bożego, und für die der Herr Jesus der Mittelpunkt war, dla których to Pan Jezus był tym punktem centralnym. Wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, jeśli schodzicie się jako zgromadzenie, jako zbór. Dieses Wort Versammlung wird ja in unseren Tagen von wenigen Christen benutzt. To słowo zgromadzenie w dzisiejszych czasach przez niewielu chrześcijan jest używane.
Im Griechischen heißt es Ekklesia. W języku greckim brzmi to Ekklesia. Und in den verschiedenen Bibelübersetzungen finden wir, a w różnych tłumaczeniach Biblii czytamy, neben dem Wort Versammlung, obok słowa zgromadzenie, auch das Wort Gemeinde, również jest to tłumaczone jako społeczność, oder auch das Wort Kirche, może nie społeczność, tylko wspólnota, wspólnota albo kościół. Alle haben die gleiche Bedeutung, wenn wir sie richtig verstehen. Te wszystkie określenia mają właściwe to samo znaczenie, jeśli my je dobrze rozumiemy. Die wörtliche Übersetzung von Ekklesia bedeutet, to dosłowne tłumaczenie słowa Ekklesia znaczy, die herausgerufenen, ci wyrwani czy wywołani, die der Herr aus der Welt zu sich gerufen hat, ci, których Pan wywołał z tego świata dla siebie. Das Wort Gemeinde bedeutet mehr Gemeinschaft miteinander zu haben. To słowo wspólnota bardziej oznacza mieć społeczność pomiędzy sobą. Und das Wort Kirche, a słowo kościół, kommt von einem anderen griechischen Wort, pochodzi z innego greckiego słowa, was in einem anderen, in anderen Zusammenhängen benutzt wird, które jest używane w innych okolicznościach. Das heißt im Griechischen Kyriakon. To po grecku brzmi Kyriakon. Und davon abgeleitet Kirche. I stąd właśnie powstało słowo kościół. Kyriakon hat die Bedeutung dem Herrn gehörend. Kyriakon ma to znaczenie należący do Pana. Dieses Wort finden wir in Gottes Wort. Takie słowo też znajdujemy w Słowie Bożym. Aber in anderen Zusammenhängen. Ale ma w innym znaczeniu. Einmal in Offenbarung 1, als Johannes auf der Insel Patmos verbannt war. Raz, między innymi w Objawieniu 1, gdy Jan był uwięziony na wyspie Patmos. Da heißt es, er war am Tag des Herrn im Geiste. I tam jest napisane, że w dniu Pana on był jakby zachwycony w duchu. Da kommt dieses Wort vor und bedeutet an dem dem Herrn gehörenden Tag. I tam to słowo jest wymienione i to oznacza w tym dniu, który należy do Pana. Ist das nicht eine schöne Bezeichnung für den Tag, den wir Sonntag nennen? Czyż nie jest to piękne określenie dnia, który my nazywamy niedzielą? Und sollten wir uns nicht immer danach verhalten, dass dieser Tag dem Herrn gehört? I czy nie powinniśmy się według tego właśnie zachowywać w sensie takim, że ten dzień należy się Panu? Das ist auch eine klare Widerlegung der Lehre der Adventisten oder Sabbatisten. To jest też bardzo jasne przeciwstawienie się nauce tak zwanych adwentystów albo sabbatystów. Die meinen, man muss den Sonnabend halten. Którzy twierdzą, że to trzeba święcić tę sobotę, czy ten sabat. Dieses Wort kommt hier noch einmal vor. To słowo jest tutaj jeszcze raz wymienione. Und zwar in Vers 20. A mianowicie w wierszu 20. Wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. 20 wiersz. Gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Wörtlich übersetzt bedeutet es, dosłownie tłumacząc, oznacza to, dass dem Herrn gehörende Mahl, wieczerzy należącej do Pana. Ist es nicht etwas ganz Besonderes? Czyż to nie jest coś szczególnego? Wir dürfen zusammenkommen, możemy schodzić się razem, um des Herrn Mahl zu essen. Aby spożywać wieczerzę pańską. Und das dürfen wir immer tun, wenn wir zum Brotbrechen zusammen sind. I to możemy czynić zawsze wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni na łamanie chleba. Das Wort Brotbrechen finden wir auch im Worte Gottes. To słowo łamanie chleba też znajdujemy w Słowie Bożym.
Einmal bei der Handlung des Herrn Jesus, als er das Brot bei der Einsetzung seines Mahles das Brot nahm. Raz w tym działaniu Pana Jezusa, gdy on ustanawia tą wieczerzę i bierze chleb, dankte und brach es. Podziękował i połamał go. Und gab es den Jüngern. I podał go uczniom. Von den ersten Christen heißt es, jeśli chodzi o pierwszych chrześcijan, sie verharrten in der Lehre, to czytamy, że oni trwali w nauce, in der Gemeinschaft, w społeczności, im Brechen des Brotes, w łamaniu chleba und in den Gebeten. I w modlitwach. Wenn es dort heißt, sie verharrten im Brechen des Brotes, bedeutet es, jeśli tam czytamy właśnie, że trwali w łamaniu chleba, to to oznacza, dass sie dieses Mahl des Herrn feierten. Że oni tą wieczerzę pańską obchodzili. Wir finden den Ausdruck noch einmal in Apostelgeschichte 20. To wyrażenie jeszcze raz znajdujemy w Dziejach Apostolskich 20. Wo der Apostel Paulus berichtete, gdzie apostoł Paweł mówił, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen. Das ist in Apostelgeschichte 20, Vers 7. 20 rozdział Dziejów, 7 wiersz. Pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Er war nach Troas gekommen. On przyszedł do Troady. Und dort waren sie dann versammelt, um das Brot zu brechen. I tam byli zgromadzeni, by łamać chleb. Das Brotbrechen und das Mahl des Herrn feiern ist derselbe Vorgang. Łamanie chleba i obchodzenie wieczerzy pańskiej to jest ma ten sam przebieg. Den Korinthern muss hier gesagt werden, Koryntianom musiało być tutaj powiedziane, dass wenn sie an einem Ort zusammenkommen, że gdy się schodzą na jednym miejscu, so ist es nicht des Herrn Mahl essen. To oni nie spożywają właściwie wieczerzy pańskiej. Und warum muss er ihnen das so sagen? I dlaczego on im musiał to tak powiedzieć? Sicherlich ist es etwas Wertvolles, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Z pewnością to jest coś wartościowego, gdy wierzący się razem zgromadzają. Aber dies zusammenkommen muss in einer ganz bestimmten Würde erfolgen. Ale to zgromadzenie musi odbywać się w odpowiedniej godności. Es ist nicht dasselbe, als wenn wir eine gemeinsame Mahlzeit einnehmen. To nie jest to samo, jak my spożywamy zwykły posiłek. Und das war in Korinth dazu gekommen. I do tego doszło niestety w Koryncie. Dass man keinen Unterschied mehr machte zwischen dem Mahl des Herrn und einer gemeinsamen Mahlzeit. Że tam już nie było widać tej różnicy pomiędzy spożyciem zwykłego posiłku a tej wieczerzy pańskiej. Und er sagt zu ihnen, habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken, oder verachtet ihr die Versammlung Gottes? I mówi do nich, czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie albo poniżacie go? Es war sogar so weit gekommen, dass sie so viel Alkohol zu sich genommen hatten, dass er sagen muss, ihr seid trunken. I do tego nawet dochodziło, że tak dużo spożywali alkoholu, że musi im powiedzieć, że jesteście nawet pijani. Und dann waren andere unter ihnen, a byli też pomiędzy nimi i tacy, die hungrig waren, którzy byli głodni. Wie leicht kann ein solcher Zustand eintreten, jakże łatwo może nastąpić taki stan, wenn wir nicht darüber wachen, was der Herr uns zeigt in seinem Wort. Jeśli my nie będziemy czuwali nad tym, co nam Pan pokazuje w swoim słowie. Dass Dinge eintreten, wodurch der Herr verunehrt wird. Że mają miejsce rzeczy, które Pana znieważają. Und wir dürfen nicht denken, bei uns ist alles in Ordnung. A my nie możemy myśleć, o, u nas to wszystko jest w porządku. Das war halt damals bei den Korinthern so.
I bo właśnie tak myśleli Koryntianie. Wie leicht können Dinge eintreten, die die heilige Atmosphäre stören. Bo jakże łatwo mogą wśród nas wślizgnąć się rzeczy, które tą świętą i godną atmosferę zakłócają. Deswegen lag es dem Apostel Paulus am Herzen, sie erneut an das Mahl des Herrn zu erinnern. Dlatego apostoł Paweł miał to na sercu, aby na nowo przypomnieć im o tej wieczerzy pańskiej. Er konnte sagen, ich habe von dem Herrn empfangen. I on to mógł powiedzieć, albowiem ja przejąłem od Pana. Und das wollte er ihnen so vor Augen stellen. I on to im tak właśnie chciał przedstawić przed ich oczy. Und er schreibt hier, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. I on tak dalej im pisze od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Und als er gedankt hatte, a podziękowawszy, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje dla was wydane. In den Evangelien, in drei Evangelien, wird uns dieses Ereignis mitgeteilt. W trzech Ewangeliach mamy opisane to zdarzenie. In Lukas 22 lesen wir, w Łukasza 22 czytamy, dass das Fest der ungesäuerten Brote näher kam, przybliżało się święto Przaśników, das Passa genannt wird, zwane Paschą, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, dla wspomnienia tego wyjścia z Egiptu, hatte Gott angeordnet, Bóg zarządził, dass sie sich jedes Jahr erneut erinnern sollten an dieses Geschehen, że oni każdego roku mieli sobie to zdarzenie przypominać. Und wir wissen ja alle, i wiemy, dass ein Lamm geschlachtet werden musste, że musiał być zabity jagniątko, und das Blut des Lammes an die Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen wurden, i na odrzwiach i na nadprożu miało być tą krwią pomazane. Und Gott hatte seinem Volk gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. I Bóg im powiedział, zobaczę krew, to minę was, czy oszczędzę was. In 2. Mose 12 wird das ausführlich beschrieben. Druga Mojżeszowa 12 mamy to dokładnie opisane. Und sie sollten von dem Lamme essen. I oni mieli jeść z tego baranka. Sollte gebraten werden im Feuer. Miało być pieczone na ogniu. Und bittere Kräuter sollten damit in Verbindung gegessen werden. I w tym posiłku też do tego miało być dodane gorzkie zioła. Alles ist ein treffendes Vorbild von dem Werk des Herrn Jesus. To jest wszystko, to było właśnie tym odpowiednim obrazem na śmierć Pana Jezusa. Dass er am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. To, co on na krzyżu na Golgocie za nas czy dla nas dokonał. Damals war es das Blut des Lammes, das den Erstgeborenen vor dem Tode rettete. Wtedy to była ta krew tego baranka, która ratowała tych pierworodnych przed śmiercią. Heute ist es das Blut des Lammes, eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. A dzisiaj jest to krew tego baranka bez zmazy i bez skazy. Wie wir im ersten Petrusbrief lesen, tak jak to możemy w pierwszym Piotra czytać, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. 1 Piotra 1,18, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Und das ist auch eine treffende Beschreibung dessen, was wir beim Mahl des Herrn uns in Erinnerung rufen. To jest bardzo trafne określenie tego, co my sobie przypominamy, obchodząc pamiątkę śmierci Pana, czy Jego wieczerzę. Wir dürfen uns an den Tod des Herrn Jesus erinnern. Możemy sobie przypominać śmierć Pana Jezusa. Der notwendig war, damit unsere Sünden gesühnt werden konnten. Śmierć, która była konieczna, aby nasze grzechy mogły być wymazane. Dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben empfangen haben. Abyśmy przez wiarę w Niego mogli otrzymać życie wieczne. Und in diese wunderbare Gemeinschaft zu ihm gebracht sind. I abyśmy mogli być przyprowadzeni do tej cudownej społeczności z Nim. Bei dieser Gelegenheit, wo damals in Israel das Passa gefeiert wurde, przy tej okazji, gdy wtedy w Izraelu była obchodzona ta Pascha, hat dann der Herr Jesus nach der Passafeier, to Pan Jezus po tej wieczerzy paschalnej, sein Mahl eingesetzt. Ustanowił swoją wieczerzę. Da heißt es in Lukas 22, Vers 19. Czytamy Łukasza 22, 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Er hat seinen Leib gegeben. On dał swoje ciało. Er, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. On, Syn Boży, stał się człowiekiem, um sterben zu können. Aby móc umrzeć. Jeder, der den Herrn Jesus lieb hat, an ihn glaubt, każdy, kto miłuje Pana Jezusa i w Niego wierzy, darf mit dankbarem Herzen sagen, może z wdzięcznym sercem powiedzieć: Er ist für mich gestorben. On zmarł za mnie. Und wenn noch jemand hier ist, der das noch nicht sagen kann, a jeśli jest tu jeszcze ktoś, kto tego nie może powiedzieć, wie wichtig ist es, dass wir erkennen, wir brauchen einen Heiland. Jakże to jest ważne, abyśmy poznali i zrozumieli, że potrzebujemy Zbawiciela. Der meine Sünden sühnt, hinwegnimmt. Który usunie, wymaże moje grzechy. Und hier, wenn es heißt, dass der Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. I tu, gdy Pan Jezus mówi, to jest ciało moje, które się za was daje, dann hat er seinen heiligen Leib für uns in den Tod gegeben. To znaczy, że On dla nas, czy za nas, swoje święte ciało wydał, czy dał w śmierć, czy na śmierć. Und er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. I mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. Der Herr Jesus erwartet, dass wir an ihn denken. Pan Jezus oczekuje tego, abyśmy wspominali o nim, myśleli o nim. Und dass tiefe Empfindungen der Zuneigung in unserem Herzen wach werden. I aby te głębokie skłonności ku niemu, by one były czynne, by one były żywe w nas. Wir dürfen uns erinnern an die tiefe Erniedrigung, die der Sohn Gottes erfahren hat, als er Mensch wurde. Możemy sobie to przypominać, to wielkie uniżenie, gdy Syn Boży stał się człowiekiem. Und wie er auf seinem Weg durch diese Welt die Liebe Gottes kundgetan hat. I jak on, w jaki sposób on objawiał tą miłość Bożą, gdy tutaj był na tym świecie. Und schon der Psalmist spricht prophetisch davon. I już ten psalmista mówi proroczo o tym. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Znienawidzili mnie za miłość moją. Haben wir schon einmal einem Menschen Liebe erwiesen und dafür Hass geerntet? Zdarzyło nam się tak, że okazaliśmy komuś miłość, a otrzymaliśmy w zamian nienawiść? Wie bitter wird es dann in der Seele? Jakże wtedy człowiek ma czuje jaki smutek na swojej duszy.
Der Herr Jesus hat nicht nur Hass geerntet. A Pan Jezus żniwował nie tylko tą nienawiść. Er wurde geschlagen. On był też ubiczowany. Angespien. Oblwany. Mit einer Dornenkrone gekrönt. Ukoronowany koroną cierniową. Ihm wurde auf das Haupt geschlagen. Bito go po głowie. Und dann wurde er hinausgeführt an den Platz, wo die Übeltäter gerichtet wurden. I został wyprowadzony na to miejsce, gdzie ci przestępcy byli sądzeni. Dort wurde er an das Kreuz genagelt. I tam został przybity do tego drzewa. Nägel haben seine Hände und seine Füße durchbohrt. Te gwoździe przebiły jego ręce i jego nogi. Dort hat er gelitten von Seiten der Menschen. Tam właśnie on cierpiał ze strony ludzi. Aber dann wird uns auch berichtet von den 3 Stunden der Finsternis. Ale potem jeszcze mamy opis tych 3 godzin ciemności. Wo wir nur eine schwache Ahnung haben von dem, wie er gelitten hat für uns. Tu mamy tylko bardzo marne, takie blade pojęcie o tym, jak bardzo on cierpiał. Das Gericht eines heiligen Gottes war über ihn gekommen. Bo na niego przyszedł ten sąd świętego Boga. Dort hat er ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? On tam wyrzekł te słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und ist nicht ein hohes Vorrecht. I czyż to nie jest wielkim przywilejem? Für all die, die Vergebung ihrer Sünden durch den Glauben an den Herrn Jesus erlangt haben. Dla wszystkich, którzy otrzymali przebaczenie grzechów przez wiarę w Pana Jezusa. An ihn zu denken. By myśleć o nim. Wenn wir das Brot brechen. Gdy łamiemy ten chleb. Und daran denken, dass er gesagt hat: Dies ist mein Leib. I wspominamy to, że on powiedział: To jest ciało moje. Sein für uns hingegebener Leib. To ciało, które zostało dane dla nas. Aber er sagt dann auch weiter nach dem Mahl. Ale on mówi potem dalej po tej wieczerzy. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Den neuen Bund hatte Gott ja schon im Alten Testament angekündigt. To nowe przymierze Bóg przepowiedział czy zapowiedział już w Starym Testamencie. Wenn wir an Hesekiel 37 denken, gdy wymienimy Ezechiela 37, dann heißt es Vers 26, 26. Wiersz. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das war Vers 26 bis 27. 36 rozdział, 26, 27 wiersz. I dam wam serce nowe i ducha nowego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a wam dam serce mięsiste. Mojego ducha dam wam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Vers 28, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mein Volk, und ich werde euer Gott sein. 28, i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Und im Propheten Jeremia sagt er, a w proroku Jeremiaszu możemy czytać in Kapitel 31, Vers 33, w 31 rozdziale 33 wiersz, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr.
Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Diese Grundlage zu dem neuen Bund hat der Herr Jesus gelegt. To podłoże dla tego nowego przymierza Pan Jezus założył, indem er gestorben ist, przez to, że on zmarł, indem er sein Blut gegeben hat. I on dał swoją krew. Dieser Bund gilt in erster Linie dem irdischen Volk, dem Volk Israel. To przymierze w pierwszej linii jest dla tego ludzkiego, ziemskiego ludu izraelskiego. Der Herr Jesus macht mit den Gläubigen der Jetztzeit keinen Bund. Pan Jezus z wierzącymi teraźniejszego czasu nie zawiera żadnego przymierza. Aber wir stehen auf der gleichen Grundlage des vergossenen Blutes des Herrn Jesus. Ale my jesteśmy na tym samym podłożu tej przelanej krwi Pana Jezusa. In Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir. W Objawieniu 1, 5 czytamy. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Temu, który miłuje nas i który obmył nas z grzechów naszych przez krew swoją. Im Römerbrief lesen wir, dass wir gerechtfertigt sind durch sein Blut. W liście do Rzymian czytamy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jego. Und im ersten Johannesbrief wird uns gesagt, a w pierwszym liście Jana jeszcze czytamy, Kapitel 7 am Ende, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1 Jana 1:7. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wie wertvoll ist doch das Blut unseres Herrn, das dort auf Golgatha vergossen wird. Jakże kosztowna jest ta krew naszego Pana, która została przelana na Golgocie. Und wir werden aufgefordert, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesteśmy wzywani, to czyńcie na pamiątkę moją. Möchten wir doch keinen Sonntag versäumen, wo wir nicht unserem Herrn Lob und Dank bringen können. Nie chciejmy zaniedbywać tych naszych niedziel, w których nie oddawalibyśmy czci i uwielbienia naszemu Panu. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, w liście do Hebrajczyków jest, czytamy, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. 13 rozdział, 12 wiersz. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Und die Aufforderung ist, i wezwanie dla nas brzmi, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Wejdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Wenn wir uns zu dem Herrn Jesus bekennen, jeśli my przyznajemy się do Pana Jezusa, werden wir auch den Spott und die Schmach erfahren, die Welt den Gläubigen gegenüber erweist. To będziemy też doświadczali tego wyśmiewania czy naśmiewania się, które świat właśnie daje czy okazuje wierzącym. Das erfahren schon die Kinder in der Schule. Tego mogą doświadczać już dzieci w szkole. Wer sich da zu dem Herrn Jesus bekennt, każdy, kto się przyznaje do Pana Jezusa und sagt, ich liebe ihn, i mówi, ja go miłuję, er ist mein Heiland, on jest moim Zbawicielem, und deswegen kann ich dieses und jenes, was in der Welt üblich ist, nicht mitmachen. I dlatego tego czy owego, co w tym świecie jest normalne, ja nie mogę tego czynić. Der wird Spott erfahren. Ten będzie wyśmiewany. Und vielleicht auch zurückgesetzt werden.
i może też będzie odstawiony tak jakby na bok. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, wie viele Menschen, wiemy z historii Kościoła, jak wielu ludzi, die sich treu zu dem Herrn Jesus bekannt haben, którzy wiernie przyznawali się do Pana Jezusa, leiden mussten, jak wielu musiało cierpieć, viele auch in den Tod gehen mussten. I wielu musiało też iść w śmierć. Wir leben in einer Zeit, żyjemy w czasach, wo das in unseren Ländern nicht so ist. Gdzie w naszych krajach tak nie jest. Aber wir wollen uns doch die Kraft erbitten, ale chciejmy prosić o tą siłę, uns ganz bewusst auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen. Abyśmy całkiem świadomie stanęli po stronie Pana Jezusa. Und in Hebräer 13, wo ich den einen Vers gelesen habe, heißt es weiter. I w Hebrajczyków 13, co już czytaliśmy, dalej możemy czytać. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 15. wiersz. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Welch ein Vorrecht, dass wir unseren Mund zum Lobe Gottes. Jakiż to jest przywilej, że my możemy otwierać nasze usta ku chwale Bożej. Öffnen können und dass wir Lob und Dank ihm bringen dürfen für das Werk seiner Liebe. I że możemy przynosić mu dzięki, podziękowania i uwielbienie za jego miłość. Und der Herr Jesus hat hier eine große Verheißung gegeben in 1. Korinther 11. I tutaj w 1. Koryntian 11, co czytaliśmy, Pan Jezus daje wielką obietnicę. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Das ist ein hohes Vorrecht, Zeugnis zu geben von dem Herrn Jesus, von seinem Tod. To jest wielki przywilej, że możemy składać to świadectwo o śmierci Pana und von seinem Wiederkommen. I o powtórnym jego przyjściu. Jetzt werden wir noch darauf hingewiesen, in welcher Weise wir an dem Mahl des Herrn teilnehmen sollen. I jeszcze teraz mamy pokazane, w jaki sposób mamy brać udział w tej wieczerzy Pańskiej. Bei den Korinthern war es so, dass sie in unwürdiger Weise zusammenkamen. U Koryntian było to tak, że w sposób niegodny się schodzili. Es wird ihnen gesagt, jest powiedziane im, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Wann kann das sein, dass wir in unwürdiger Weise zusammenkommen? Kiedy może się zdarzyć, że będziemy się schodzili w sposób niegodny und am Brotbrechen teilnehmen? I będziemy brali udział w łamaniu chleba? Das ist dann der Fall, wtedy ma to miejsce, wenn in unserem Leben ungerichtete Sünde vorliegt. Gdy w naszym życiu jest nieosądzony grzech. Deshalb haben wir hier die Ermahnung, ein jeder prüfe sich selbst. Dlatego tutaj mamy to napomnienie, każdy niech samego siebie doświadcza. Wenn Sünden auftreten, die nach außen bewusst werden, jeśli pojawią się grzechy, które są wiadome wszystkim, dann finden wir zum Beispiel, wie in 1. Korinther 5 uns mitgeteilt wird, dass die Versammlung richten muss. To wtedy, tak jak to mamy w 1. Koryntian 5, jest tak, że zgromadzenie musi to osądzić. Das ist eine sehr ernste Sache. Jest to bardzo poważna rzecz. Wenn es hier heißt, ein jeder prüfe sich selbst, ale jak tu mamy napisane, każdy niech samego siebie doświadcza, dann sind die verborgenen Sünden, wovon keiner etwas weiß, außer der Herr selbst, gemeint. To tu jest mowa o tych ukrytych grzechach, o których nikt nie wie poza Panem. Schlechte, böse Gedanken, złe
niewłaściwe myśli, oder auch schlechte, böse Handlungen, albo może i złe, jakieś niewłaściwe czyny, Eigenliebe, samolubstwo. Sogar Dinge, die wir eigentlich tun sollten und nicht getan haben. Albo nawet rzeczy, które powinniśmy uczynić, a nie uczyniliśmy. Wir werden hier aufgefordert, ein jeder prüfe sich selbst. Tutaj jesteśmy wzywani do tego, abyśmy każdy siebie samego sprawdzał. Das gilt mir. To się tyczy mnie. Das gilt auch euch. To się tyczy każdego z nas. Wir sollten niemals leichtfertig zum Zusammenkommen, zum Brotbrechen gehen. Nigdy nie powinniśmy tak lekkomyślnie przychodzić na łamanie chleba. Indem der Gedanke ist, das weiß ja niemand. Indem der Gedanke vorliegt, das weiß ja niemand. Bo jaką kto ma myśl, tego nikt nie wie. Und warum werden wir hier drauf hingewiesen? A dlaczego jest nam tutaj na to wskazywane? Nicht, dass wir dann nicht am Brotbrechen teilnehmen. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nie łamali chleba, nie brali udziału. Oder uns zurückziehen. Byśmy się powstrzymywali. Sondern die Aufgabe ist, die Sünden zu bekennen. Ale to ma na celu, byśmy te grzechy wyznawali. Und wir haben diese große Verheißung. I mamy to wielkie, tą wielką obietnicę. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1. W pierwszym Jana, pierwszy rozdział. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Das Bekennen ist die Sünde beim Namen nennen, wenn wir im Gebet vor unseren Gott und unseren Heiland treten. Wyznajemy grzechy, to znaczy nazywamy te grzechy po imieniu przed naszym Bogiem. Und dass darin auch unsere Trauer darüber zum Ausdruck kommt, dass wir dieses getan haben. I też jest widoczny w nas ten smutek z tego powodu, że się dopuściliśmy tej rzeczy. Oder dieses gesagt haben. Albo powiedzieliśmy coś. Oder dieses gedacht haben. Albo pomyśleliśmy o czymś. Wie viel gibt es da immer wieder? Jakże wiele jest rzeczy ciągle na nowo, vor Gott zu bekennen. Które my musimy, czy powinniśmy wyznać przed Bogiem. Wenn wir das unterlassen, stumpft das Gewissen ab. Jeśli my te sprawy zostawimy niezałatwione, to one, można tak powiedzieć, otępiają czy tępią nasze sumienie. Und schließlich empfinden wir das gar nicht mehr. I koniec końców przestajemy to odczuwać jako grzech. Aber auch die Freude am Herrn geht dann verloren. Ale wtedy też zatraca się w nas ta radość Pana, Pańska. Diese innige Gemeinschaft mit unserem Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat. Ta wewnętrzna społeczność z Panem, który darował swoje życie. Der auch von uns erwartet, dass wir seiner gedenken. Który oczekuje od nas, byśmy wspominali go. Und dann wird uns gesagt, wer unwürdig ist und trinkt. I potem jest powiedziane, kto je i pije niegodnie. Isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Also das leichtfertige Teilnehmen, a więc takie lekkomyślne branie udziału, hat negative Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Ma negatywny wydźwięk na nasze życie wiary. Und der Herr muss es richten. I Pan musi to osądzić. Aber wir wollen daran denken, in welcher Weise er es richtet. Ale chciejmy też pamiętać o tym, w jaki sposób on to osądzi. Hier wird uns gesagt. Tutaj jest nam powiedziane. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Sicherlich müssen wir ganz klar
daran denken. Z pewnością musimy o tym pamiętać, dass nicht jede Krankheit, że nie każda choroba, oder jedes Missgeschick, das einem Gläubigen widerfährt, że albo jakieś coś złego, co się wierzącemu przydarza, so ein Gericht des Herrn ist. Że to jest sąd pański za jakąś rzecz. Aber es kann sein, dass ale, ale może się też tak zdarzyć, dass der Herr dieses über uns bringt. Że Pan to właśnie na nas jakby sprowadzi. Und warum tut er das? A dlaczego on to czyni? Wir werden vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Bo Pan nas jak gdyby karci, abyśmy nie byli sądzeni z tym światem. Der Herr möchte uns zurechtbringen. Pan chce nas odbudować, odnowić. Möchte uns in seine Gemeinschaft führen. Chce nas przyprowadzić do tej społeczności z nim. Und ist das nicht eine große, ein großer Trost? Czyż to nie jest wielkim pocieszeniem? Selbst wenn der Herr einen Menschen abruft. I nawet gdy Pan odwołuje jakiegoś człowieka, weil er züchtigend eingreifen musste, ponieważ musiał w tej karności tak właśnie zadziałać, wird ein solcher nicht mit der Welt verurteilt. To taki ktoś nie będzie sądzony razem z tym światem. Für jeden Gläubigen dla każdego wierzącego gibt es die Sicherheit der Errettung. Jest ta pewność zbawienia. Wir haben uns daran erinnert vorhin, już sobie to przypominaliśmy, dass niemand uns aus der Hand des Herrn rauben kann. Że nikt nie może nas wyrwać z ręki Pana. Dass wir in seinen Händen völlige Sicherheit haben. Że w jego rękach mamy pełne bezpieczeństwo. Das darf uns tiefe Freude geben. To może nam darować głęboką radość. Aber wir wollen nicht leichtfertig handeln. Ale nie chciejmy tak lekkomyślnie działać. Sondern wir wollen doch unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Ale chciejmy nasze życie dać jemu do dyspozycji. Und mit einem gereinigten Herzen in seine Gegenwart treten. I z oczyszczonym sercem przystępować do niego. Und dann kann Lob und Dank aufsteigen. I wtedy może wzbijać się ta chwała i dziękczynienie. Zur Ehre unseres Herrn, ku chwale naszego Pana, der sein Leben für uns gegeben hat. Który darował swoje życie za nas. Haben wir nicht einen gütigen Herrn? Czyż nie mamy dobrotliwego Pana? Er hat uns geliebt bis in den Tod. On nas umiłował aż do śmierci. Und er trägt uns in seinem Erbarmen. I on nosi nas w swoim miłosierdziu, w swoim zmiłowaniu. Und sicherlich freut er sich, wenn wir seinen Wunsch erfüllen. I to raduje go, gdy my wypełniamy jego życzenie, spełniamy jego życzenie. Tu dies zu meinem Gedächtnis. To czyńcie na pamiątkę moją. Manchmal ist es ja so, wenn man noch jung ist. Bo czasami jest to tak, że gdy się jest młodym, dass man das hinausschiebt. Że się to odkłada. Diesen Wunsch des Herrn zu erfüllen. By wypełniać to życzenie Pana. Weil man nicht dann der Zucht der Versammlung untersteht. Bo myśli się, że wtedy nie podlegamy pod tą karność zgromadzenia. Der Herr Jesus möchte, dass wir alles aus dem Weg räumen. Pan Jezus chce, abyśmy wszystko uprzątnęli z naszej drogi. Und schon in jungen Jahren, wenn wir errettet sind. I już w tych młodych latach, jeśli jesteśmy zbawieni, ihm Lob, Dank und Anbetung bringen. Abyśmy jemu przynosili chwałę, cześć i uwielbienie. Das ist das höchste Vorrecht, das er uns als Kinder Gottes gegeben hat. To jest ten największy przywilej, który jest nam dany jako dzieciom Bożym. Wir lesen aus 1. Korinther Kapitel 10. Przeczytamy 1. Koryntian 10. rozdział. Von Vers 14 bis Vers 22. Od 14 do 22 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię.
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Bevor ich näher auf den Text eingehe, den wir gelesen haben, zanim głębiej wejdziemy w ten tekst, który przeczytaliśmy, möchte ich etwas Allgemeines zum Tisch des Herrn sagen. Chciałbym powiedzieć ogólne rzeczy dotyczące stołu pańskiego. Der Tisch ist der Ausdruck der Gemeinschaft. Stół jest wyrazem społeczności. Wir finden in Psalm 23, Psalmie 23, dass der Psalmist davon spricht. Czytamy, że psalmista mówi. Vers 5, piąty wiersz. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Er sprach davon, was der Herr als der gute Hirte für ihn gewesen ist. On mówi o tym, kim dla niego jest Pan jako ten dobry pasterz. Und kann dann sagen, i może powiedzieć też, dass er einen Tisch der Segnung hat, że on ma ten stół błogosławieństw, den der Herr ihm bereitet hat. Stół, który przygotował mu Pan. Wir finden auch einen solchen Tisch, wo wir einen ganz besonderen Segen miteinander verbinden. Jest też, możemy znaleźć też taki szczególny stół, który jest powiązany ze szczególnym błogosławieństwem. Und zwar, als David die Frage stellte, ist noch jemand übrig vom Hause Sauls? Mianowicie wtedy, gdy Dawid stawia to pytanie, czy jest jeszcze ktoś z domu Saulowego? Dass ich Güte Gottes an ihm erweise. Aby mógł mu wyświadczyć dobroć Bożą. Und dann heißt es in Vers 11. To jest druga Samuelowa, 9 rozdział, 11 wiersz. Zweite Hälfte und Mephiboset sprach der König wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen. I tutaj król mówi w drugiej części jadał u stołu króla jak każdy z synów królewskich. Ein ganz besonderer Ausdruck der Gemeinschaft. Szczególny wyraz społeczności. Mit einem der nichts zu erwarten hat, der ein Nachkomme Sauls war. Z kimś, kto nie oczekiwał tego w ogóle, ktoś, kto był potomkiem Saula. David erweist ihm Gnade. Dawid okazuje mu łaskę. So wie er jedem von uns Gnade erwiesen hat. Tak jak Pan każdemu z nas okazał łaskę. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit unserem Herrn. Możemy mieć społeczność z naszym Panem, der sein Leben für uns gegeben hat. Który swoje życie za nas dał. In 2. Mose 25, druga Mojżeszowa 25, finden wir auch einen Tisch. Też mamy, jest mowa o stole. Da heißt es in Vers 23, und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen. 23 wiersz, zrobisz także stół z drzewa akacjowego. Dieser Tisch stand im Heiligtum. Ten stół stał w świątyni. Und dann heißt es in Vers 30, und auf den Tisch sollst du Schaubrote legen, vor meinem Angesicht beständig.
30. wiersz: na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne. Gott hatte es so angeordnet. Bóg to tak zarządził, dass auf diesem Tisch im Heiligtum Schaubrote liegen. W tym stole w świątyni leżały te na tym stole leżały te chleby pokładne. Und in 3. Mose 24 a 3. Mojżeszowa 24 wird uns etwas weiteres dazu mitgeteilt. Mamy kolejne informacje co do tego. Da heißt es in Vers 5, und du sollst Feinmehl nehmen und daraus 12 Kuchen backen. Von 2/10 soll ein Kuchen sein, und du sollst sie in 2 Schichten legen, 6 in eine Schicht, auf den reinen Tisch vor dem Herrn. 5. wiersz, 3. Mojżeszowa 24:5. Weźmiesz też z przedniej mąki i upieczesz z niej 12 placków, każdy placek z 0,2 efy mąki. Ułożysz je w 2 rzędach po 6 w rzędzie na szczero złotym stole przed Panem. An dieser Stelle geht es bei dem Tisch, auf dem die Schaubrote lagen. W tym miejscu tutaj, jeśli chodzi, tu mowa jest o tym stole, na którym leżały te chleby pokładne. Um die Darstellung der Einheit des Volkes Gottes. Jest tutaj obraz jedności ludu Bożego. Ein Tisch im Heiligtum gab davon Zeugnis. Właśnie ten stół w świątyni dawał temu świadectwo, temu wyraz. Auch in Zeiten, wo das Volk Gottes getrennt war. Również i w tych czasach, gdy lud Boży był podzielony. Zwei Stämme bildeten den Südstaat. Te dwa pokolenia tworzyły to południowe państwo, die anderen Stämme den Nordstaat. A te pozostałe plemiona to północne. Aber der Tisch gab Zeugnis von der Einheit des Volkes Gottes. Ale ten stół był zawsze tym świadectwem jedności, świadectwem jedności w ludzie Bożym. Wir finden ja eine ganze Reihe von Zeichen, die die Einheit des Volkes Israel darstellen. Mamy wiele takich przykładów tych znaków, które przedstawiają tą jedność ludu Bożego. Ich möchte die einige davon erwähnen. I wymieńmy kilka z nich. Weil das in einer Zeit der Zerrissenheit und der Spaltung unter den Kindern Gottes wichtig ist. Ponieważ jest to ważne w czasach tego rozerwania i podziałów pośród ludu Bożego. Dass es ein Volk gibt. To, że jest jeden lud. Ein Leib sind wir die vielen. Jedno ciało jesteśmy my wielu, czy nas wielu. Gerade dieses Zeugnis darf auch am Tisch des Herrn zum Ausdruck gebracht werden. I właśnie też to świadectwo może być wyrażane przy stole pańskim. Wir finden, als das erlöste Volk zu dem Berg Horeb kam, widzimy, że gdy ten zbawiony lud doszedł do góry Horeb, wybawiony lud, und Gott Opfer brachte, i przyniósł Bogu ofiarę, dass uns gesagt wird, że jest nam powiedziane tam, dass sie 12 Denksteine errichteten, że oni ułożyli 12 kamieni pamiątkowych nach der Zahl der Söhne Israels. Według liczby plemion izraelskich. Dann finden wir, dass Gott angeordnet hat, potem widzimy, że Bóg zarządził, dass auf dem Brustschild des hohen Priesters 12 Steine waren, że na pierśniku arcykapłana było 12 kamieni, die auch von der Einheit des Volkes Gottes Zeugnis gaben, które również dawały świadectwo o jedności ludu Bożego. Und auf den 2 Schulterstücken des hohen Priesters, i na tych dwóch naramiennikach arcykapłana, waren auf den 2 Steinen 12 Namen. Na dwóch kamieniach było 12 imion, die auch die Einheit des Volkes Gottes demonstrierten. Które również tak jakby demonstrowały tą jedność ludu Bożego. Als das Volk
durch den Jordan gezogen ist, gdy ten lud przechodził przez Jordan, bekam sie die Anordnung, dostali takie zarządzenie, im Flussbett des Jordans 12 Steine niederzulegen, by w tym dnie rzeki Jordan ułożyć 12 kamieni, und aus dem Jordan selbst 12 Steine aufzuheben, i z dna Jordanu wziąć 12 kamieni, und an das Ufer zu legen, i położyć je na brzegu, damit dort dieses Zeugnis errichtet wird, aby tam to świadectwo zostało jakby postanowione czy ustanowione, die 12 Stämme bilden eine Einheit, że te 12 pokoleń tworzy jedność. Es war zwar so, dass zweieinhalb Stämme diesseits des Jordan blieben. Co prawda było tak, że 2,5 plemiona pozostały po tej wschodniej części Jordanu. Und die anderen Stämme über den Jordan gingen. A pozostałe plemiona przeszły przez Jordan na zachodnią część. Aber die Einheit des Volkes Gottes sollte doch durch diese 12 Steine demonstriert werden. Ale ta jedność ludu Bożego miała być świadczona, poświadczona przez te 12 kamieni. Und besonders berührt uns es unsere Herzen. I szczególnie porusza to nasze serca. Als Israel dem Götzendienst verfallen war, gdy Izrael upadł w bałwochwalstwo, und es dem Propheten Elia am Herzen lag, sie zu Gott zurückzuführen, i prorok Eliasz miał to na sercu, by ich przywieźć do Boga, da errichtete er einen Altar aus 12 Steinen. To on też zbudował ołtarz z 12 kamieni. Nach der Zahl der Söhne Israels. Według liczby plemion pokoleń izraelskich. Da sehen wir, wie der Glaube trotz des Niedergangs im Volke Gottes sich auf das stützt, was nach den Gedanken Gottes ist. Widzimy, że ta wiara mimo tego upadku w ludzie izraelskim opiera się na tym, co jest właśnie tym zamysłem Bożym. Und als Esra nach der babylonischen Gefangenschaft, gdy Esdrasz po tej niewoli babilońskiej, brachte er Opfer da, on przyniósł te ofiary, nach der Zahl der 12 Stämme, też według liczby plemion izraelskich, 12 Stiere, 12 wołów, die Gott geopfert wurden, które zostały ofiarowane Bogu, und davon Zeugnis gaben, dass er, i one dały świadectwo temu, und sicherlich auch noch andere in Israel, że on, jak i z pewnością wielu jeszcze w Izraelu, dieses Bild der Einheit des Volkes Gottes vor Augen hatten, że oni mieli ten obraz jedności całego ludu przed oczymi Bożymi. Das darf auch unsere Herzen bewegen. To może i poruszać nasze serca. Ich wollte noch auf zwei Stellen hinweisen. Chciałbym jeszcze wskazać na dwa miejsca, die von dem Tisch des Herrn reden. Które mówią o stole pańskim. Im Propheten Hesekiel, w proroku Ezechielu, heißt es in Kapitel 41, Vers 22. 41 rozdział, 22 wiersz. Der Altar war aus Holz. 3 Ellen hoch, seine Länge 2 Ellen, und er hatte seine Ecken und sein Gestell und seine Wände waren aus Holz. Und er sprach zu mir: Das ist der Tisch, der vor dem Herrn steht. Ołtarz z drzewa, 3 łokcie wysoki, 2 łokcie długi, 2 łokcie szeroki. Jego narożniki, jego podstawa, jego ściany były z drzewa i rzekł do mnie: To jest stół, który jest przed Panem. Und in Kapitel 44 ist noch einmal die Rede. 44. rozdział jeszcze raz mamy. Sie sollen in mein Heiligtum kommen und sie sollen zu Vers 16. Und sie sollen zu meinem Tisch herzutreten, um mir zu dienen und sollen meinen Dienst versehen. 16. wiersz. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. Aus der Beschreibung können wir entnehmen,
dass es sich hier um den goldenen Altar im Heiligtum handelt. Z tego opisu możemy tutaj przyjąć, że tu jest mowa o tym złotym ołtarzu. Auf diesem Altar wurde das Räucherwerk entzündet. Na tym ołtarzu było zapalane to kadzidło. Das Räucherwerk, das davon redet, to kadzidło mówi nam, was das Leben des Herrn Jesus für Gott bedeutet. Co znaczy życie Pana Jezusa dla Boga? Ein lieblicher Wohlgeruch stieg davon auf. Ta miła woń przyjemna się wzniosła. Und wir dürfen an die Stellen denken im Neuen Testament. I też możemy pamiętać te miejsca z Nowego Testamentu. Bei der Taufe des Herrn Jesus. Miał miejsce chrzest Pana Jezusa. Da öffnete sich der Himmel. Tam otworzyło się niebo. Und wir hören das Zeugnis. I słyszymy to świadectwo. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. Ten jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Auch als der Herr mit drei seinen Jünger auf dem heiligen Berg war. Również gdy Pan Jezus był z trzema swoimi uczniami na tej świętej górze. Und Elia und Mose sich mit dem Herrn unterredete. I Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Panem. Kam eine Wolke, überschattete sie. I przyszedł obłok i okrył ich. Und wir hören die Stimme. I słyszymy ten głos. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest syn mój umiłowany. Ihn höret. Jego słuchajcie. Ein Wohlgeruch von dem goldenen Altar darf auch in unseren Tagen aufsteigen zu Gott. Ta miła woń przyjemna z tego złotego ołtarza może wznosić się i również w naszych dzisiejszych dniach. Wenn unsere Herzen erfüllt sind von der Herrlichkeit unseres Herrn. Gdy nasze serca są wypełnione tą chwałą Pańską, Pana. Und dies durch Lied und Gebet zum Ausdruck kommt. I to wyrażamy przez pieśń i przez pieśni i modlitwy. Wir finden dann einen weiteren Hinweis auf den Tisch des Herrn im Propheten Malachi. I mamy jeszcze kolejną wskazówkę na stół Pański w proroku Malachiaszu. Obwohl die Umstände sehr negativ waren, mimo tego, że te okoliczności były bardzo negatywne, zeigt es uns doch, was dieser Tisch des Herrn für Gott bedeutet. To widzimy, co ten stół Pański dla Boga oznacza. Wir wollen die Stelle lesen in Malachi 1. Przeczytajmy te miejsca z Księgi Malachiasza, pierwszy rozdział. Wo der Herr sagt, in Vers. Wir lesen ab Vers 6. Przeczytamy od 6. wiersza. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich den Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Heerscharen. Zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów, do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm albo chleb nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Hier handelt es sich nicht um den goldenen Altar im Heiligtum. Tutaj nie chodzi o ten złoty ołtarz w świątyni, sondern um den ehernen Altar, den Brandopferaltar. Ale o ten miedziany ołtarz, ten na którym składano ofiary całopalne. Und durch ihr Handeln hatten sie den Tisch des Herrn verächtlich gemacht. I przez ich działanie, ich czyny,
Oni wzgardzili tym stołem pańskim, pogardzili nim. In Vers 8 wird uns gesagt, w 8. wierszu czytamy: Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, so ist es nichts Böses. Czy gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Das war so über, das waren so ihre Gedanken. To były ich myśli. Aber für Gott war es schrecklich, dass sie so handelten. Ale dla Boga to było straszne, że oni właśnie tak czynili. Und noch einmal wird in diesem ersten Kapitel der Tisch des Herrn erwähnt. Jeszcze raz mamy wymieniony w tym rozdziale stół pański. In Vers 12 heißt es. 12. wiersz. Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sprecht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen und seine Speise ist verächtlich. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Sie hatten geraubtes herbeigebracht, das Lahme und das Kranke. Oni przynosili to, co zostało skradzione, albo co było chrome i chore. Und so bringt ihr die Opfergabe. I tak właśnie przynosili to, ten dar na ofiarę. Hier in dem Abschnitt in 1. Korinther 10, tutaj w tym urywku 1. Koryntian 10 wird uns gezeigt, widzimy, welche Verantwortung wir haben, jaką mamy odpowiedzialność, wenn wir das Mahl des Herrn am Tisch des Herrn feiern. Jeśli my obchodzimy tą wieczerzę pańską przy stole pańskim. Es heißt in Vers 14 als erstes, 14. wiersz jako pierwsze czytamy. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Vielleicht denken wir heute, was haben wir mit dem Götzendienst zu schaffen? Może dzisiaj się zastanawiamy, cóż my mamy wspólnego z bałwochwalstwem? Damals waren es die Götzenaltäre, auf denen Schlachtopfer dargebracht wurden. Wtedy, w tamtych czasach, były to te ołtarze tych bożków, w którym składano te ofiary całopalne. Dort wurde nicht der wahre Gott geehrt. Tam czczono nie tego prawdziwego Boga, sondern die Götter, die sie sich nach ihren eigenen Vorstellungen gebildet hatten. Ale tych bożków, których oni sobie tworzyli według własnych wyobrażeń. In den vorhergehenden Versen, die wir nicht gelesen haben, we wcześniejszych wierszach tego rozdziału, których nie czytaliśmy, sehen wir, dass das auch im Volk Israel der Fall war. Widzimy, że tak też było wśród ludu izraelskiego. In Vers 7 lesen wir, werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. 7. wiersz. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Wie schnell kann Götzendienst im Volk Gottes eindringen? Jakże szybko to bałwochwalstwo może wniknąć do ludu Bożego? Gott war ihnen erschienen. Bóg się im objawił. Gott hatte zu ihnen geredet. Bóg do nich mówił. Er hatte ihnen sein Gesetz gegeben. Bóg dał im swój zakon. Und Mose war auf den Berg gestiegen, um weitere Anordnungen von seinem Gott zu erfahren. I Mojżesz wstąpił na górę, aby otrzymać dalsze wskazówki od Boga. Und in dieser Zeit, i w tym czasie, sprach das Volk zu Aaron. Ten lud powiedział do Aarona: Mach uns Götter. Uczyń nam bogów. Denn dieser Mose, wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Bo ten Mojżesz, my nie wiemy, co się z nim stało. Das ist die Neigung des natürlichen Menschen, sichtbare Götter zu haben. I to jest właśnie skłonność człowieka, aby mieć takich bożków, którzy są widzialni. Und dann rissen sie sich das Gold ab. I wtedy wzięli sobie złoto, gaben es Aaron, dali Aaronowi,
was entstand? Das, co powstało? Das goldene Kalb. Ten złoty cielec. Und wir sehen hier, dass uns gesagt wird, i tutaj widzimy, czytamy, was im Folge Gottes damit geschah. Cóż miało miejsce potem, co się działo wśród ludu Bożego? Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Sind das nicht die Kennzeichen unserer Tage? Czyż to nie są cechy charakterystyczne naszych dni? Essen, trinken, jeść, pić, und sich auf diese oder jene Weise zu vergnügen. I zaspokajać swoje potrzeby w ten czy inny sposób. Dieser Götzendienst ist häufig mit Hurerei verbunden. To bałwochwalstwo jest bardzo często łączy się z wszeteczeństwem. In 4. Mose 25, 4. Mojżeszowa 25 czytamy. Da lagerten sie vor dem Jordan. Oni wtedy byli przed Jordanem, rozłożyli się obozem. Da hatte Biljam noch diesen Ausspruch getan, ein Volk, welches abgesondert wohnt und unter die Nationen nicht gerechnet wird. Das ist Kapitel 23, Vers 9. Tam jeszcze wtedy ten Bileam wypowiedział te słowa, 23 rozdział, 9 wiersz. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Und Kapitel 25 heißt es dann, i 25 rozdział czytamy. Und Israel blieb in Sittim. Gdy Izrael osiadł w Sittim. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. Diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und beugte sich nieder vor ihren Göttern. Zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Wie schnell kann so ein Zustand eintreten? Jakże szybko taki stan może mieć miejsce? Verbindung mit der Welt. Łączność, połączenie ze światem. Verehrung der Götter dieser Welt. Oddawanie czci bożkom tego świata. Und dann. I potem. Hurerei. Wszeteczeństwo. Wir wissen, welch großes Gericht damals über das Volk kam. Wiemy, jak poważny sąd potem po tym zdarzeniu miał miejsce nad Izraelem. Hier wird es uns vorgestellt in Vers 8 dieses Kapitels. Lasst uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. W ósmym wierszu naszego rozdziału czytamy: nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Man könnte so denken, sie lebten ja in dieser Welt. Można by pomyśleć, że oni żyli w tym świecie. Die Moabiter waren in ihrer Nähe und die Midianiter. Moabici i Midianici byli w pobliżu nich. Und dann kommt eine Einladung. I przychodzi do nich zaproszenie. Welch eine Gefahr, wenn wir den Einladungen dieser Welt folgen. Jakież niebezpieczeństwo dla nas, gdy my przyjmujemy zaproszenia tego świata. Sicherlich gibt es im Berufsleben, z pewnością w naszym życiu zawodowym, Umstände, w czasie naszej pracy są okoliczności, wo wir nicht eine Einladung von vornherein ablehnen können. Gdzie jest tak, że nie możemy odmówić na jakieś zaproszenie, nie możemy je, tego zaproszenia odrzucić. Ale jakże dobrze jest, gdy my wyznajemy imię Pańskie, damit die anderen wissen, wer wir sind, aby inni wiedzieli, kim jesteśmy. Das bewahrt uns auch in die Dinge dieser Welt hineingezogen zu werden. To nas zachowa przed tym, abyśmy nie byli wciągnięci w rzeczy tego świata. Denn je treuer unser Zeugnis ist,
Bo im wierniejsze jest nasze świadectwo, umso weniger können die Menschen dieser Welt mit uns was anfangen. Tym mniej ludzie tego świata mogą cokolwiek podjąć z nami albo jakieś kroki, by nas w coś wciągnąć. Wie ernst ist es, wenn wir nachgeben und dann in Sünde fallen? Jakże to jest niebezpieczne albo poważne, gdy my się jednak podążymy za tym, poddamy się temu i upadamy w grzech. Auch wenn es heute, wenn wir nicht zu Götzenaltären gezogen werden. Nawet jeśli w dzisiejszych czasach nie chodzimy do tych ołtarzy bożków, so gibt es doch genügend Götzen in dieser Welt. To jednak jest wystarczająco dużo bożków w tym świecie. Und diese Gemeinschaft ist immer zum Schaden für uns. I społeczność taka jest zawsze szkodą dla nas. Nicht umsonst sagt der Apostel Johannes. Nie na darmo apostoł Jan mówi. In seinem ersten Brief am Ende. Pod koniec swojego pierwszego listu. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Dziateczki, strzeżcie się bożków. Was sind denn die Götzen unserer Tage? Jakie są te bożki naszych dni? Als erstes, jako pierwsze, alles, was wir an die Stelle des Herrn Jesus setzen. Wszystko, co stawiamy na pierwszym miejscu zamiast Pana Jezusa. Wenn wir die Menschen dieser Welt verehren. To, co ludzie tego świata czczą. In Römer 1 lesen wir, Rzymian 1 czytamy, in Vers 25, 25. Wiersz. Die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben anstatt dem Schöpfer. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który błogosławiony jest na wieki. Also wenn wir mehr auf Menschen hören als auf unseren Gott. A więc gdy bardziej słuchamy ludzi niż naszego Boga. Oder? Albo? Wenn wir selbst die Natur zu einem Gott erheben. Jeśli tą naturę wynosimy do poziomu Boga. Wie es in unseren Tagen von vielen getan wird. Jak to w naszych dniach wielu czyni. Götzen, eine ganz besondere Gefahr im Götzendienst ist. Bożki to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, czy bałwochwalstwo. Die Liebe zum Geld. To jest też ta miłość do pieniędzy. Der Herr Jesus sagt, Pan Jezus mówi in seiner Bergpredigt, w swoim kazaniu na górze, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Der Mammon ist das Geld. Mamona to pieniądze. Und der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, i apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Welcher nachtrachtend einige vom Glauben abgeirrt sind. Do której co niektórzy dążyli i zeszli z tej właściwej drogi. Und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. I którzy sobie sami sprawili wiele bólu. Ein weitere Gefahr ist. Kolejnym niebezpieczeństwem jest. Der Eigenwille. Samowola. Wir lesen im ersten Buch Samuel. W pierwszej Samuela czytamy. Als Saul einen Auftrag bekam von Seiten Gottes. Gdy Saul otrzymał zadanie od Boga. Die Amalekiter zu beseitigen. By zgładzić Amalekitów. Die dem Volk Gottes so großen Schaden zugefügt hatten. Którzy tak wielkie szkody wyrządzili ludowi Bożemu. Da sehen wir, dass Saul zwar gekämpft hatte. To widzimy, że Saul co prawda walczył, aber doch nicht ganz den Willen Gottes erfüllt hatte. Ale nie do końca wypełnił wolę Bożą. Wir Menschen würden vielleicht urteilen. My ludzie może osądzilibyśmy to.
Das sind doch nur geringe Abweichungen gewesen. Że w tym czynie Saula to tylko niewielkie odstępstwa nastąpiły. Aber wie ist das Urteil Gottes? Ale jaki jest osąd Boży? Wenn wir uns nicht ganz nach dem Wort Gottes richten. Jaki jest osąd też Boży, jeśli my nie nie podążamy stuprocentowo za Jego Słowem. Da heißt es in Vers, Kapitel 15, Vers 22, 15, rozdział 22, wiersz. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit, und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność czy samowola jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Und das ist sehr ernst. To jest bardzo poważne. Eigenwille ist wie Götzendienst. Samowola jak bałwochwalstwo. Wenn wir also nicht den klaren Willen Gottes beachten, jeśli my nie przestrzegamy tej jasnej woli Bożej, sondern den so abwandeln, wie es uns gefällt, ale tak sobie zbaczamy na boki, jak nam się to podoba, dann ist das eben Götzendienst. To jest to wtedy bałwochwalstwo. Wenn Gottes Wort sagt, jeśli Słowo Boże mówi, nur im Herrn zu heiraten, bierzcie sobie męża lub żonę tylko w Panu. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Jaką społeczność ma światłość z ciemnością? Christus mit Belial? Chrystus z Beliałem. Und ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? A wierzący z niewierzącym. Und wir setzen uns darüber hinweg. A my pomijamy to. Dann offenbart das Eigenwillen. To wtedy jest objawiona samowola. Möchte der Herr uns alle davor bewahren. Oby Pan chciał nas wszystkich przed tym zachowywać. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns Gnade schenkt. Możemy go prosić, aby darował nam łaski, doch unser Leben nach seinem Willen auszurichten. Abyśmy nasze życie wypełniali czy prowadzili według Jego woli. Wróćmy teraz do 1 Koryntian 10. Da hatten wir gelesen. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Przeto, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Das bedeutet ein aktives Handeln. To oznacza aktywność z naszej strony. Ein bewusstes Vermeiden dieser Dinge, die uns von der Gemeinschaft mit unserem Herrn abziehen. Świadome unikanie rzeczy, które zaburzają naszą społeczność z Panem. Und dann sagt er, i potem on też mówi, ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie wy sami, co mówię. Das ist auch überaus wichtig. Jest to też ponad wszelką rzecz ważne. Wenn wir Gottes Wort hören, jeśli słyszymy Słowo Boże, dass wir selbst prüfen, ob es sich auch so verhält. Abyśmy sami też sprawdzali, czy tak właśnie się rzeczy mają. Es wird ja in dieser Welt viel geredet, bo w tym świecie wiele się mówi. Viel geschrieben. Wiele się pisze. Und durch die modernen Medien kommen wir, auch wenn wir es vielleicht nicht wollen, mit allen möglichen Gedanken in Berührung. I przez te nowoczesne media dzisiaj dostępne, nawet jeśli tego nie chcemy, to stykamy się z różnymi myślami. Wir müssen das prüfen, ob es sich so verhält. Musimy to sprawdzać, rozsądzać, czy tak się rzeczy mają. Wenn hier gesagt wird, ich rede zu Verständigen. Gdy tu jest mowa, przemawiam, piszę, przemawiam jak do rozsądnych. Oder wie es in der Anmerkung heißt, zu Einsichtsvollen. Ja, so. Zu Einsichtsvollen. Hier. Mhm.
To mniej więcej tak jak u nas, jak do tych, którzy rozsądni są albo którzy rozumieją rzeczy. Dann bedeutet das, to oznacza to, dass wir, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, że my, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego, den Heiligen Geist nicht betrüben, nie mamy zasmucać Ducha Świętego, damit er in uns wirken kann, aby on mógł w nas działać, um die Gedanken des Herrn zu verstehen, abyśmy mogli rozumieć myśli pańskie. Wir hatten in der vorhergehenden Stunde, w poprzedniej godzinie mówiliśmy, gesehen, dass wir das Mahl des Herrn feiern dürfen, że możemy obchodzić wieczerzę pańską. Hier wird uns gezeigt, dass wenn wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, tutaj widzimy, że gdy łamiemy chleb i pijemy z kielicha, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem gestorbenen Christus zum Ausdruck bringen. To wtedy wyrażamy tą społeczność z tym zmarłym Panem Jezusem. Es heißt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Da sehen wir, dass beim Brotbrechen, widzimy, że w czasie łamania chleba, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zum Ausdruck kommt. Wyrażamy społeczność z Panem Jezusem. Und wir haben Verantwortung, a mamy odpowiedzialność, dass nichts Böses, nichts Unreines, że nic złego, nic nieczystego mit dem Herrn Jesus in Verbindung gebracht wird. Nie może mieć styczności z Panem Jezusem. Wenn wir an die Teilnahme am Tisch des Herrn denken, jeśli wspominamy ten udział w łamaniu, udział w wieczerzy pańskiej, es ist eben nicht unser Tisch, sondern der Tisch unseres Herrn. To pamiętajmy, że to nie jest nasz stół, ale stół pański. Er hat volle Autorität. To on ma pełen autorytet. Und wir müssen sie beachten. A my musimy go przestrzegać, musimy wziąć to pod uwagę. Und wir tragen Verantwortung dafür. I mamy odpowiedzialność za to, dass eben nichts Böses, nichts Unreines mit dem Tisch des Herrn in Verbindung kommt. Żeby nic złego, nic nieczystego nie weszło w tą styczność z tym stołem pańskim. Und Gottes Wort gibt uns dazu klare Anweisungen. Słowo Boże daje nam do tego bardzo jasne wskazówki. Ich hatte vorhin schon auf die Stelle in 2. Korinther 6 hingewiesen. Już wskazywaliśmy to miejsce z 2. Korinthian 6. Wo es heißt, welche Gemeinschaft hat Christus mit Belial? Gdzie jest napisane, jaki związek ma Chrystus z Beliałem? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Jaką społeczność światło z ciemnością? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Jaką cząstkę wierzący z niewierzącą? Daraus können wir ganz klar entnehmen. Stąd bardzo jasno widzimy, dass wenn ein Mensch, że gdy człowiek sich zum Glauben bekennt, wyznaje, że wierzy, und das geschieht heute in sehr einfacher Hinsicht, i to dzisiaj się dzieje w bardzo, można powiedzieć, prosty sposób, zum Beispiel, na przykład durch die Taufe, na przykład przez chrzest możemy to wyznać, da lesen wir ja, dass es heutzutage 1,5 Milliarden Christen gibt. To czytamy, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, na świecie jest około 1,5 miliarda chrześcijan. Das heißt getaufte Menschen. To oznacza ludzi, którzy byli czy zostali ochrzczeni. A wenn wir die Welt um uns sehen, ale jeśli spojrzymy na świat wokół nas, wie viele dieser Menschen sind wirklich bekehrt? Ilu z tych ludzi jest naprawdę nawróconych? Wie viele führen ein Leben in Gemeinschaft mit Gott? Ilu z nich prowadzi życie w społeczności z Bogiem? Das ist erschütternd. To jest zatrważające.
Deswegen reicht ein äußeres Bekenntnis nicht. Dlatego to zewnętrzne wyznanie nie wystarcza. Sondern wir müssen auch sehen. Ale musimy też mieć wzgląd. Wie der Wandel des Betreffenden ist. Jakie jest chodzenie tego, o którym mówimy. Und deswegen. I dlatego. Sehen die Brüder es ja auch als ihre Verantwortung an. To bracia też widzą jako swoją odpowiedzialność. Dass sie Gespräche mit einem führen, der am Tisch des Herrn teilnehmen möchte. Że rozmawiają z tym, który chce brać udział w łamaniu chleba. Um zu erkennen, ob er wirklich wiedergeboren ist. Aby to rozpoznać, czy on naprawdę jest tym nowo zrodzonym. Und ob er in den Wegen Gottes wandelt. I czy on chodzi drogami Bożymi. Wir freuen uns ja über jeden, der hinzukommt. Cieszymy się z każdego, który przychodzi do nas. Und ich will da mal ein ernstes Beispiel erzählen. I chciałbym jeden przykład tutaj przytoczyć. In einer kleinen Versammlung in Deutschland geschah Folgendes. W jednym małym zgromadzeniu w Niemczech miało miejsce takie zdarzenie. An einem Sonntag erschien ein Mann. W niedzielę pojawił się pewien człowiek. Der das Verlangen hat, sich den Brüdern anzuschließen. Który mówił, czy miał to życzenie, by się przyłączyć do braci. Ich habe jetzt etwas vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt. Może się wyraziłem nie do końca właściwie. Ich hätte sagen müssen, den Geschwistern anzuschließen. Powinienem powiedzieć do wierzących, do braci i do sióstr chciał się przyłączyć. Denn Brüder und Schwestern tragen die gleiche Verantwortung. Bo bracia i siostry mają dokładnie tą samą odpowiedzialność. Zu prüfen, by sprawdzać, ob jemand auch das erfüllt, was Gottes Wort von einem Christen verlangt. Czy ten ktoś wypełnia to, co Słowo Boże jakby żąda, czy wymaga? Bei diesem Mann war es nun so, u tego człowieka było to tak, dass er in einer kleinen Versammlung aktiv werden wollte, że on chciał być aktywny w tym małym zgromadzeniu. Nun hat der Herr es so geführt, i Pan to tak poprowadził, dass da Schwestern da waren, że były tam siostry w tym zgromadzeniu, die wussten, dass er Prediger ist an einem anderen Ort, które wiedziały, że ten ktoś jest takim głosicielem albo kaznodziejem w innym miejscu. Und dort und Ehebruch getrieben hat. I w tym innym miejscu cudzołożył, popełnił grzech cudzołóstwa. Dort in der Gemeinde nicht mehr predigen durfte. I tam został usunięty z tej społeczności. Und gedacht hat, jetzt findet er eine neue Stelle. I pomyślał sobie, teraz znajdę sobie nowe miejsce. Welch eine Gnade, wenn der Herr so etwas offenbar macht. Jakaż łaska, jeśli Pan coś takiego objawi. Wenn jemand kommt und sich den Geschwistern anschließen möchte und am Brotbrechen teilnehmen möchte. Jeśli ktoś przychodzi, kto chce się przyłączyć do wierzących i chce brać udział w łamaniu chleba, dann darf auf der einen Seite Freude sein, to z jednej strony powinna być radość, auf der anderen Seite muss ein ernstes Gebet zum Herrn aufsteigen, a z drugiej strony musi być wzniesiona do Pana poważna modlitwa. Gib, dass wir erkennen, daruj, byśmy mogli poznać, wie der Zustand ist, jaki jest jego stan. Ob er wirklich am Tisch des Herrn teilnehmen kann. Czy on naprawdę może brać udział w łamaniu chleba? Das darf nicht misstrauen sein. To nie może być taki znieważenie. Sondern das muss uns an unsere heilige Verantwortung erinnern. To nam musi przypominać nasze takie, taką świętą odpowiedzialność, którą mamy. Und das betrifft nicht nur, ob jemand gläubig ist oder ungläubig. To nie tyczy się, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Nach 1. Korinther 5 wissen wir. Według 1. Koryntian 5 wiemy. Wer in moralisch bösen Dingen lebt. Kto żyje w tych moralnym, źle prowadzi życie moralne. Da heißt es, tut den Bösen
von euch selbst hinaus. To o nim jest napisane: usuńcie zło spośród was. Nach dem zweiten Johannesbrief wissen wir, według drugiego listu Jana, wer diese Lehre, die Lehre des Christus nicht bringt, wiemy, czytamy, że kto nie przynosi tej nauki Chrystusowej, den nehmt nicht ins Haus auf, tego nie przyjmujcie do domów waszych, und grüßt ihn nicht. I nie pozdrawiajcie go. Da sehen wir eine klare Abgrenzung von solchen, die Lehre des Wortes Gottes in Zweifel ziehen. Tu widzimy jasną naukę Słowa Bożego w stosunku do tych, którzy tą naukę Słowa Bożego jakby wątpliwość poddają. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus herabsetzen. Którzy niweczą chwałę Pana Jezusa. Und die Vollgültigkeit seines Werkes in Frage stellen. Którzy powątpiewają w tą ważność jego ofiary. Aber dann wird in diesem Brief uns noch ein zweiter Grund genannt. Ale w tym liście mamy wymieniony jeszcze drugi powód. Da heißt es in Vers 11. W 11. wierszu czytamy: denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Auch die Gemeinschaft mit einem solchen, również i społeczność z kimś takim, der böse Lehren vertritt, kto głosi albo idzie za tymi złymi naukami, verunreinigt, zanieczyszcza, und deshalb kann er nicht den Platz am Tisch des Herrn einnehmen. I dlatego taki ktoś nie może zajmować miejsca przy stole pańskim. Im zweiten Timotheusbrief wird uns gesagt, w drugim liście do Tymoteusza jest nam powiedziane: ein jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Każdy, kto wyznaje imienia pańskiego, niech się odłączy od nieprawości albo niesprawiedliwości. To jest kapitel 2, vers 19. Und danach wird uns auch erklärt, wie das, was da geschehen muss. Drugi rozdział, 19. wiersz. I niech każdy odstąpi od niesprawiedliwości, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I potem jest napisane też, co się musi stać. Es wird uns dann das große Haus vorgestellt. Tam jest przedstawiony nam dalej ten wielki dom. Das ist eben die Christenheit unserer Tage mit 1,5 Milliarden Christen. I to jest, możemy wziąć, to jest, że to jest to chrześcijaństwo dzisiejszych czasów, które liczy około półtora miliarda ludzi. Und leider müssen wir wahrnehmen, a jednak musimy to przyjąć, dass es dort auch Gefäße zur Unehre gibt. Że w tym domu czy w tym chrześcijaństwie są naczynia ku niesławie. Und wir sind erschüttert, was in unseren Tagen alles eingedrungen ist. I to jest wstrząsające, co w naszych czasach wniknęło pośród nas. An Irrlehren und auch moralisch bösen. Co za błędne nauki i zło moralne. Deshalb wird uns gesagt, dlatego jest nam powiedziane: strebe nach Gerechtigkeit, Vers 22. Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. 22. wiersz: zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Wir haben gesehen, dass beim Brechen des Brotes und beim Trinken aus dem Kelch diese Gemeinschaft mit unserem Herrn zum Ausdruck gebracht wird. Widzieliśmy, że w łamaniu chleba i w piciu z kielicha wyrażamy społeczność z naszym Panem. Und dann sehen wir, dass auch am Tisch des Herrn das Zeugnis von dem einen Leib des Christus abgelegt wird. I też widzimy, że w tym jest wyrażane to świadectwo o jednym ciele. In Vers 17 lesen wir, 17. wiersz czytamy: denn ein Brot,
Ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Ist das nicht eine wunderbare Gnade, von der Einheit des Volkes Gottes Zeugnis zu geben? Czyż to nie jest cudowna łaska, że możemy dawać wyraz tego jednego ciała? Indem wir am Tisch des Herrn, w tym, że w stole pańskim, von dem einen Brot essen. Jemy z jednego chleba. Das eine Brot symbolisiert die Gesamtheit aller wirklich Gläubigen. Ten jeden chleb symbolizuje jedność wszystkich prawdziwych wierzących. Aller derer, die neues Leben empfangen haben. Tych wszystkich, którzy to nowe życie otrzymali. Die wiedergeboren sind. Którzy są nowo zrodzeni. Und wir dürfen dieses trotz aller Zerrissenheit der Gläubigen zum Ausdruck bringen. I to możemy wyrażać mimo tych rozłamów czy tego rozdarcia. Das ist ein großes Vorrecht. To jest ten wielki przywilej. Wir wissen, dass das in aller Schwachheit geschieht. Wiemy też, że to wszystko ma miejsce w wielkiej słabości. Und wir wollen uns nicht über Christen erheben, die diese Erkenntnis nicht haben. I nie chcemy wynosić się ponad chrześcijan, którzy nie mają tego poznania. Aber wir dürfen uns doch auf Gottes Wort stützen. Ale możemy opierać się na Słowie Bożym. Und dankbar bezeugen. I wdzięcznie świadczyć. Da ist ein Leib. Że jest jedno ciało. In den folgenden Versen dieses Abschnittes. I w kolejnych wierszach tego urywka. Wird uns noch eine andere Seite vorgestellt, die mit dem Tisch des Herrn in Verbindung steht. Jest nam przedstawiona jeszcze inna strona, która łączy się ze stołem pańskim. Zuerst wird uns gesagt, najpierw jest powiedziane, seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Vers 18. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Also das Schlachtopferessen verband den Israeliten mit dem Altar, wo er das Schlachtopfer darbrachte. A więc ci, którzy spożywali te ofiary składane, oni jakby to ich łączyło z tym ołtarzem, na którym to było składane. Und für uns gilt, wir müssen prüfen. A dla nas jest obowiązujące, że musimy sprawdzać, ob die Gemeinschaft, die wir da zum Ausdruck bringen, czy ta społeczność, którą wyrażamy, auch nach den Gedanken Gottes ist. Jest według myśli Bożych. Ist es wirklich der Tisch des Herrn, wo wir uns versammeln? Czy to tam, gdzie się zgromadzamy, czy to jest naprawdę stół pański? Oder ist es ein Tisch, den Menschen aufgerichtet haben? Albo jest to może stół, który ustanowili sobie ludzie. Nach ihren Vorstellungen, według swoich wyobrażeń, nach ihren Ansichten, nach ihren Ansichten über das Zusammenkommen der Gläubigen, według swoich wyobrażeń co do zgromadzania się wierzących, und nach ihren Ansichten über die Anbetung des Herrn, i według tego, jak sobie wyobrażają sami uwielbianie Pana. Bei den Israeliten war es so, jeśli chodzi o Izraelitów, to było to tak, dass wenn sie das Friedensopfer darbrachten, że gdy składali tą ofiarę pojednania, dann sehen wir, dass ein Teil des Opfers, to widzimy, że tam część tej ofiary, auf den Altar gelegt wurde für Gott, była kładziona na ołtarzu dla Boga. Die Brust des Opfertieres war für den hohen Priester. Czyli jakby korpus tej ofiary należał do arcykapłana. Der rechte Schenkel des Opfertieres. Prawa kończyna. Für den Priester, der das Opfer darbrachte. Für den Priester, der das Opfer darbrachte. Dla tego kapłana, który tą ofiarę składał. Und das Übrige für den Opfernden. A pozostała część, czy pozostała reszta dla tego,
który przyniósł tą ofiarę. Dass ein Teil des Friedensopfer auf den Altar gelegt wurde. I część tej ofiary, która była kładziona na ołtarzu. Und der andere Teil der Opfernde für sich nahm. A pozostałą część ten ofiarujący brał dla siebie. Zeigt uns, dass die Gemeinschaft mit dem Altar zustande kam. To nam pokazuje, że ma miejsce ta społeczność z tym ołtarzem. Und wir haben hier gelesen, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. A myśmy czytali, czy ci, którzy spożywają ofiary ofiary nie są uczestnikami ołtarza. Da erkennen wir die ernste Verantwortung. Tu widzimy tą poważną odpowiedzialność. Und jetzt wird dieser Vergleich genommen. I teraz mamy to podobieństwo, porównanie. Dass solche, die vom Fleisch der Opfertiere gegessen haben, die Götzen geopfert wurden, że ci, którzy jedli z tych ofiar, które były składane bałwanom, auch in Gemeinschaft mit dem Götzenaltar gekommen sind. Że oni też byli w tej społeczności z tymi bożkami. Obwohl das sicherlich in unseren Tagen nicht die primäre Gefahr ist, choć w naszych dniach to nie jest tym głównym niebezpieczeństwem, so müssen wir doch daran denken, to musimy pamiętać o tym, ist der Ort, wo wir unserem Herrn Anbetung bringen, czy miejsce, w którym naszemu Panu chcemy przynosić uwielbienie, das Schlachtopfer darbringen, chcemy przynosić te ofiary całopalne, auch der Tisch des Herrn, czy to też jest tym miejscem stołu Pańskiego, wo er alle Autorität hat, gdzie on ma wszelki autorytet, und wo er von solchen geehrt wird, i gdzie on jest czczony przez takich, die den Wunsch haben, którzy mają to życzenie, auch in ihrem Leben ihn zu verherrlichen, również w ich życiu, w swoim życiu jego uwielbiać, und nach seinem Wort zu handeln, i działać według jego słowa. In unseren Tagen, w naszych dniach, gibt es ja viele Tische von Menschen, jest wiele stołów ludzkich, wo man das Abendmahl feiert, na których obchodzi się tą wieczerzę. Und wie ernst ist es, wenn es nicht in Verbindung mit dem Tisch des Herrn geschieht? A jakże poważne jest to, gdy nie dzieje się to w połączeniu z tym stołem Pańskim. Die ernste Ermahnung ist, to poważne napomnienie jest, oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht, sind wir etwas stärker als er, Vers 22. Chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Auch wenn das alles sehr ernst für uns ist, nawet jeśli to wszystko dla nas jest tak poważne, so wollen wir nicht vergessen, to nie zapominajmy, dass es ein hohes Vorrecht ist, że to jest wielkim przywilejem, am Tisch unseres Herrn, przy stole naszego Pana, ihm Lob und Anbetung zu bringen, jemu przynosić uwielbienie i chwałę, mit einem gereinigten Herzen, z czystym sercem. Und doch alles zu vermeiden, was ihn betrübt. I byśmy unikali wszystkiego, co jego zasmuca.